żeby go dogonić. Ale mamy tego warunku wyjazdu z koperty. Tutaj możemy sobie rozszerzyć ósemkę jak nam się podoba. Dwie ósemki były, slalom wolny. Nie mamy jednej bramki, ale dzięki temu jest łatwiej. Zajazd i tam uwaga, dwa wredne krawężniki tak zwane. No bajka. Dwa, między dwoma tirami, uwaga. Bajka. Łezka płaczu teraz będzie. Ciasno? Nie. Usuń mu tylko ten pierwszy. Ten, co nie mógł wyjechać. Ostatni. Teraz słuchajcie. A bo przez to te dwa? Nie, to była szykana między jedną a drugą. Ja bym ją bardziej podciął jeszcze. Aha. Pełny gaz, to hamowanie. To hamowanie na białą i teraz kończymy mierzyć czas. Dojazd.
Witam wszystkich. Tak jak już wszyscy wiecie, ostatni raz tutaj. Cieszę się, że przyjeżdżacie i, no, i macie fan z tego, co tutaj robimy. Ale nie no, generalnie jest, to się rozwija lepiej. Dziękuję chłopakom, że wymyślili malinę. Mirkowi, że wymyślił pogoń za lisem. Jest też sąsiedleckie błota, co dla mnie jest na razie zbytnim hardkorem. Tutaj, gdzie jest kolega Cichy? Gratuluję mu dzisiejszej wygranej. On co trochę coś wygrywa, tak żeby nie było. Ja tam puściłem. Zostałem przyjęty bardzo fajnie na Śląsku i na Dolnym Śląsku też. Zapraszam generalnie na wszystkie nasze imprezy. Nawet jak Darek trochę zamilknie i czegoś nie zorganizuje, to zapraszam was w ogóle na imprezy kompanijne. Chciałbym, żeby to była taka integracja też na przyszłość, ale też podziękowanie dla was za to, że przyjeżdżacie. Ale generalnie, słuchajcie, chciałbym, żebyście wszyscy członkowie kompanii, którzy byli przynajmniej raz, dwa, trzy na zlocie, na manewrach, którzy są od nami od początku, ale od drugiego, bo Miro mówi, że ma wyrzuty, że dołączył później. Nie, słuchajcie, każdy nas zauważył, kiedy nas zauważył. Ale generalnie dobra, słuchajcie, to jest tylko część pokazu. Proszę, żebyście podchodzili, osoby chętne, które nie cierpią na lęki różnego rodzaju, niech pobiorą to. Członkowie kompanii, ale nie tylko. Ci, którzy przyjechali, są w stanie udźwignąć ten ciężar. Ha ha ha!